Podcast powstał we współpracy z marką Adidas. Dzień dobry, witajcie w kolejnym podcaście Bieganie.pl Women. Dzisiejszą gościnią jest kobieta, która, jak sama powiedziała, biegać za bardzo nie lubi, aczkolwiek z bieganiem miała do czynienia, ale dla biegania bardzo dużo robi. Swoją przygodę ze sportem rozpoczęła od karate, jednak postanowiła poszukać troszkę więcej spokoju i trafiła do jogi. Zakochała się na tyle w że postanowiła bardzo dużo się o niej nauczyć. Wiele podróżowała również do Indii i uczyła się od najlepszych, również w Polsce. Wiele nam dzisiaj opowie o samej jodze, o tym, czym jest yoga dla, przede wszystkim dla nas biegaczy i przede wszystkim jest jedyną w Polsce licencjonowaną nauczycielką w nurcie Yoga de Tour, o której nam za chwilkę opowie. Drodzy Państwo, Marta Szostak. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Marta, na no dzień dobry. Mnie to tak interesuje, jak można przejść z maty na matę w tak kontrowersyjnym stopniu pod tytułem najpierw jesteś jako mistrzyni karate, a teraz jesteś mistrzyni jogi. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Hmm. Co każdym razem, jak o tym mówię, to się też się zastanawiam, jak do tego doszło, ale to było bardzo takie naturalne. W takim sensie, jakby ja zaczęłam trenować karate, jak miałam lat 15, i mam taką teorię, że on trochę mnie to uratowało. No bo ten wiek nastoletni nie jest ani najłatwiejszy, ani najprzyjemniejszy. Ja go przychodziłam dosyć tak burzliwie i miałam dużo w sobie takiej złości. I byłam też taka bardziej samot takim samotnikiem, i w tamtym okresie życia. To było dla mnie coś takiego, raz o tym marzyłam, bo ja od dziecka, jakby kręciły mnie po prostu takie bardziej dynamiczne sporty i lubiłam też taki kontakt, jakby takie kontaktowe sporty. Tak? Ja grałam gdzieś piłkę ręczną, koszykówkę i tam też się dużo dzieje. I tak po kilku latach trenowania karaty nagle się okazało, że w sumie to mam do tego jakiś talent i jestem dosyć taka zdyscyplinowana i lubię ciężko pracować, więc te efekty były. I w którymś momencie e, zaszło to na tyle daleko, że nagle się zorientowałam, że kurczę, no już jeżdżę na zawody, już mam jakieś puchary, jest, jest fajnie, robię też inne rzeczy, w sensie uczę się też innych, nie wiem, sportów walki. Ale zaczęłam odczuwać też taką potrzebę znalezienia czegoś innego. Też zawsze mnie taka Taki aspekt duchowości Dalekiego Wschodu bardzo mnie interesował i też taki aspekt kulturowy, raz, że chciałam tam zawsze pojechać, a dwa, że jednak no i zarówno z sztuki walki, jak i wszystkie takie dalekowschodnie formy ruchowe wywodzą się tak naprawdę no, z Indii. I jakoś tak stwierdziłam, kurczę, a może bym poszła na jogę, tak? bo to jeszcze taki był moment w Polsce, kiedy tych szkół jogi nie było za wiele. To raczej tak, mówiąc brzydko, trudziło myszką. E, te szkoły były takie, no to wszystko było takie zupełnie inne niż dzisiaj. I koleżanka mnie zaciągnęła. To byłam chyba na drugim roku studiów i poczułam w tych zajęciach taką zupełnie inną energię. E, byłam cała obolała, to było dla mnie zaskoczenie, że nagle moje ciało po prostu wchodziło w jakieś takie zakresy wcześniej nieznane, w różnych płaszczyznach a że jednak prowadziłam taki tryb życia, no to nie był sport zawodowy, ale jednak no moje życie było podporządkowane i treningom, i wyjazdom, i obozom, no to w którymś momencie też poczułam taką chyba wewnętrzną potrzebę, żeby coś z tym wnętrzem jeszcze zrobić, tak? no bo jednak czym innym jest trenowanie na wynik, a czym innym trenowanie dla przyjemności jakiegoś rozwoju osobistego. I wiodę to znalazłam. I... I wciągnęłam się. I przez bardzo wiele lat łączyłam te dwie rzeczy i w ogóle nie planowałam ani uczyć jogi. Też w tym momencie na studiach prowadziłam też swoje grupy, pracowałam z dziećmi, prowadziłam treningi dla dzieci i to było wyzwanie. Jakby robiłam to, aczkolwiek powiem szczerze, że jest to bardzo trudna praca, praca z dzieciakami, ale... No, ujarzmić tą młodzieńczą tak. energię. Spodziewam tak. się, że jest naprawdę trudno. Tak. I tak łączyłam sobie te dwa światy. Przez bardzo długi czas. Um. Ja bym tylko jeszcze wróciła, bo ty jakby poszłaś na pierwsze zajęcia karate, bo sama tego chciałaś. Nie, tak. nie to, że ty byłaś jakąś zbuntowaną nastolatką, wysłali cię rodzice. Niech się tam wyżyje. To Sama chciałam, tak. też okay. chyba chciałam poznać po prostu innych ludzi i tak troszkę się, troszkę się sprawdzić, ale myślę, że to był taki mój wewnętrzny instynkt przetrwania, który gdzieś tam mnie zaprowadził, bo na, tre na pierwszym treningu byłam totalnie zauroczona I, i trenerem, i ludźmi, i tym, że po prostu wszystko mnie boli, czuję, że żyję i nagle te wszystkie problemy, które były w mojej 15 15-letniej głowie, zniknęły. Okej, okay. i mówiłeś, że przez wiele lat łączyłaś potem te dwa sporty. A teraz już karate poszło w odstawkę? No tak, teraz w ogóle jestem na innym etapie swojego życia, aczkolwiek tak, jak miałam taki moment przed 30, kiedy już tak naprawdę poczułam, że jakby karate i też takie kontaktowe karate jest raczej takim taką dyscypliną, która no, w mojej opinii po prostu zaczęło trochę przypominać trochę takie towarzystwo w Adoracji. Jeździmy na zawody z tymi samymi ludźmi w kółko ci sami zawodnicy. Ja już jakby zrobiłam też czarny pas w tym, tym momencie, już osiągnęłam jakieś takie rzeczy, które chciałam osiągnąć, i też byłam bardzo już pod tym zmęczona, bo ile można po prostu trzaskać kopnięcia w różne części ciała, i czułam, że muszę chcę wejść na jakiś inny taki poziom po prostu życia, funkcjonowania. Także chcę pożyć. Ale to było zróżnicowane z takiego stopnia, że na przykład rano szłaś na zajęcia karate, a wieczorem na jogę, albo o dziesiątej miałaś jogę, a o dwunastej karate, No że... na przykład rano szłam na jogę, szłam na przykład do pracy, bo też no, pracowałam w tym momencie i szłam na trening. Przy okazji właśnie na przykład biegałam, no bo wydolność wiadomo, dobrze się robi biegając, albo chodziłam na przykład też... Nie zakochałaś się wtedy w bieganiu? No nie, nie, bo też chodziłam, byłam taki epizod, że chodziłam jeszcze na treningi boksu, takie jeden na jeden. O, patrz. Co za miks. I to było cudowne doświadczenie, aczkolwiek właśnie trener mnie zawsze potem wysyłał jeszcze, żeby zrobić 10 okrążeń na nieistniejącej już gwardii. I pamiętam, że byłam bardzo, bardzo zła. Ale Chyba robiłam. Ktoś cię po prostu za mocno przetyrał. I tak, tak już to zostało. Ale generalnie bieganie miałam takie fazy, że taką, taką miałam chęć, żeby wrócić i tak zobaczyć w tym, że to może być fajne, no ale ja po, prostu, ja po pół godziny biegania już mam takie coś, że no to tak, może rower teraz, <grym>, może pływać. Czy potrzebujesz zmienności. Tak, tak. Natomiast miałam taki epizod z, z 8 lat temu, że się wkręciłam w biegi z przeszkodami. O. Po górach. I to było tutaj, super. To tutaj ja wyjdę, porozmawiam się z Kaszą. <laughs> było błoto. Yy, tak, było moja, to, moja miłość w serduszku. Koszmarne podbiegi, pod narciarski. Yy, tak, to miałam rzeczywiście takie półtora roku, że jeździłam na te biegi regularnie. I miałam całkiem niezłą tą formę. Ale te przeszkody były w tym najfajniejszej I to, że człowiek tak się umrusał. Takie legalne ubrudzenie tak. butów, ciuchów. Po prostu powrót do dzieciństwa, będąc Troszeczkę starszym. Tak, 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 coś na ten temat wiem. Tak. Ale to pięknie sobie łączysz te wszystkie sporty, przeróżne, próbowanie różnych dyscyplin, i teraz weszłaś w fazę, gdzie jest yoga, ale jest tych rodzajów bardzo dużo. I żeby wybrać sobie jedną z nich, jak się do tego dochodzi? Bo jest yoga, gdzie wisisz, gdzie jest gorąco no, gdzie roz, jest rozciągająca, wzmacniająca, oddechowa. I pewnie jest jeszcze wiele innych, o których nie wiem, a powiesz nam ty. Z jogą to jest tak, że joga jest jedna, tylko tych metod nauczania jogi jest kilka. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w tej chwili joga jest ekstremalnie popularna. Mam taką teorię, że to jednak troszeczkę pandemia do tego doprowadziła. To bo... dobrze czy źle? Ani dobrze, ani źle. Zarówno i dobrze, i źle. No wszystko jakby ma swoje różne, różne strony. Natomiast ta popularność sprawiła, że e, rzeczywiście jest, e, jest. dużo o tej jodzy się jakby mówi, pisze i fajnie, bo to przyciąga nowych ludzi. A powiedz, czym jest joga? A to, tak to jest w ogóle najlepsze pytanie i najtrudniejsze. Ehm. Ja patrzę, nie musisz jednym zdaniem. Nie muszę jednym zdaniem. Ja patrzę na jogę jak tak na dziedzina. pewien system e, filozoficzno-duchowo-ruchowy. Tak? Jakby można praktykować jogę bez ruszania ciałem. Tak, joga jest pewne, tak naprawdę joga jest pewnym systemem filozoficznym. E, natomiast to, co my robimy na macie, te wszystkie pozycje jogi, czyli asany, które widzimy w różnych przestrzeniach, czy to w internecie, czy właśnie, no tak jak sobie to wyobrażamy, tak, że ktoś stoi na głowie i praktykuje jogę, to jest tak naprawdę tylko jeden z wielu aspektów jogi. To jest tak naprawdę jedna ósma, bo w wiodze jakby ważniejsze jest to, jakim jesteś człowiekiem, czy żyjesz w zgodzie ze sobą, ze światem, niż to, czy zakładasz tą nogę za głowę, tak, czy stoisz na głowie. To jakby ma mniejsze znaczenie. Natomiast poprzez pracę z ciałem, Pracy z układem nerwowym, pracy z oddechem. Możemy też, jakby, wpłynąć na to, jakimi jesteśmy ludźmi. No i jogę jest taką praktyką wewnętrzną, tak? Czyli jest taką praktyką, celową praktyką, a nie ćwiczeniem, bo jest, zakłada to, że jest to coś, co się robi przez długi czas, regularnie, więc jest w tym taki aspekt dyscypliny wewnętrznej i robi się to też bez oczekiwań takich um, konkretnych, tak? W nie pracujemy na jakiś konkretny wynik. Że na przykład, nie wiem, 10 minut robię jakąś pozycję, tak? Tutaj jakby nie ma tych oczekiwań. Więc yoga jest pewnym takim systemem, który ma bardzo wiele oblicz, yy, i tych metod nauczania jogi jest mnóstwo. W sensie ja sama przyznam się trochę w tym gubie, bo jest, yy, jest to bogactwo kulturowe Indii, tak naprawdę. No bo to yoga wywodzi się z Indii i nie, nie da się jakby tego obejść. Natomiast takie klasyczne metody, które są w Polsce najbardziej popularne i yoga pojawiła się w Polsce, no tak w latach 70-80. No to była przede wszystkim yoga yy, według metody Ayengara. To jest taki właśnie mistrz mistrz z Indii, który jakby zaproponował taką jogę dostosowaną do człowieka zachodniego, gdzie mamy różnego rodzaju pomocy, krzesła, liny, wałki. I ta yoga w Polsce pojawiła się. I od razu to jakby chwyciło, bo stała się bardzo popularna. Inną metodą jogi jest metoda ashtanga jogi. Tutaj nie mylić <grymnie> ze sztangą, tylko ashtanga, która jest metodą dynamiczną. Również wywodzi się z Indii. I jest to taka metoda, która zdobyła swoją popularność w ostatnich latach. I jest metodą, której ja głównie praktykowałam przez wiele lat. I zakłada, że jest pewna stała sekwencja, którą się powtarza i się ją potem rozwija. Oprócz tego jest szereg innych metod. E, tutaj wspomniałaś o jodze w hamakach. E, to też jest taka. Jakby to jest bardziej taki pomysł na jogę, tak? Jakby to nie jest jakaś metoda, która się wywodzi skądś. Tak ktoś po prostu pomyślał, że fajnie byłoby robić rzeczy na hamakach i to jest super przyjemne. Ja w ogóle uwielbiam, uwielbiam ten, ten aspekt. Więc tych metod, styli jogi jest w tej chwili naprawdę potąd. Tutaj wspomniałaś, że tam yoga detour, czyli też taki, taki nurt, w którym ja się osobiście szkoliłam, który łączy też takie podejście ruchu funkcjonalnego i praca nad mobilnością, nad siłą, z, klasycz, z klasycznymi asanami z jogi. Tak? Bo generalnie yoga jest takim systemem, tak jak powiedziałam, dosyć. Mm, Określonym. Te pozycje są określone. One wyglądają tak, mogą się troszeczkę różnić, zależnie od metody, od nauczyciela, ale jest to pewien system, tak. Natomiast jakby jak każdy system ma swoje ograniczenia. I ja staram się w mojej pracy też włączać elementy, czy to właśnie pracę nad mobilnością, nad stabilnością, troszeczkę takie, takich elementów stylingu medycznego, żeby to ciało pracowało też w innych płaszczyznach, na różny sposób. Bo też tak jest moje doświadczenie. Po prostu, że mi też najlepiej służy różnorodność. A nie, to wiemy, to już wiemy. Tak, a nie tłuczenie w kółko, w kółko tego samego. Mhm. Natomiast ta powtarzalność w wiodze, która jest czymś bardzo przyciągającym, ma też swoje ogromne plusy. Bo jeśli robimy coś, co się powtarza, pewne ruchy, to możemy wejść w taki stan medytacyjny, medytacji w ruchu. Tak? Jakby też ten aspekt medytacji jest w wiodze też bardzo istotny. Poruszyłaś bardzo dużo tematów, tak. E, ale tak porządkując, ja bym chciała jeszcze przejść do jednej rzeczy, bo powiedziałaś, że te przeróżne rodzaje zostały wymyślone dla ludzi zachodu, czyli trochę dla nas. To oznacza, że nam taka zwykła, zwykła, ta podstawowa basic yoga mm. byłaby nudna. Potrzebujemy jakichś dodatkowych atrakcji, typu na przykład Akrojoga, gdzie to też wygląda pięknie, i no jest to coś innego z dodatkową ehm, atrakcją. <laughs> Bardziej miałam na myśli chyba to, że yy, ta metoda, o której wspomniałam, metoda Ayengara, czyli ta taka z pomocami została wymyślona dla ludzi zachodu, no bo człowiek z zachodu raczej siedzi na krześle niż na podłodze, yy, i te nasze zakresy, no, w szczególności w biodrach, są troszeczkę inne. Natomiast jakby no yoga, yy, mimo wszystko ta, którą spotykamy dzisiaj, jak pójdziemy sobie, nie wiem, do jakiegoś fitness klubu, czy do jakiejkolwiek innej szkoły jogi, to prawdopodobnie trafimy też na zajęcia vinyasy, czyli to jest taki, yy, to oznacza po prostu ruch połączony z oddechem. I to są zajęcia takie bardzo wszechstronne, yy, gdzie ta sekwencja jest za każdym razem różna i to są takie dynamiczniejsze zajęcia jogi. Yy, natomiast... Yy, jakby joga jest dla wszystkich, tak? Okej. Okay. I tak myślę, że to, to że powstały takie, takie, takie rzeczy jak akrojoga, to są bardziej takie, mam wrażenie. Takie próby, właśnie, żeby to uatrakcyjnić. Natomiast ja nie, nie, nie wiem, czy to jakby powstało na przykład na Zachodzie, czy w Indiach, bo to są też takie światy, które się przenikają. Mioga też się cały czas zmienia. Mało kto o tym wie, ale w Indiach też są, są zawody, wiodze w czasie pandemii, ja też dostałam, to mnie strasznie rozśmieszyło, dostałam na Instagramie zaproszenie do olimpiady w, w Jodze w, wirtualnej. Zapraszamy do opowieści. Natomiast ja absolutnie nie jak wpisuję się nie wpisuję się, jakby chyba w te oczekiwania, bo to naprawdę kosmiczne rzeczy. To wygląda jak akrobatyka po prostu, sportowa gimna gimnastyka na takim cyrkowym poziomie. Wygląda, wygląda to chyba tak, że się wysyłało swoje nagrania i potem było jakieś wirtualne głosowanie. No, Troszkę taki abstrakcyjny świat dla mnie. Czyli no, jednak jest jakaś rywalizacja w miodze? Jest, jest. Mhm. Znaczy, założenia nie ma. Natomiast myślę, że każdy, kto tą jogę już praktykuje jakiś dłuższy czas na zajęciach grupowych, czy na przykład właśnie ma takie podejście, że jednak ten no, że jednak chce się rozwijać fizycznie, no to ta rywalizacja gdzieś tam się może pojawiać. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że próbowałam też różnych rodzajów i byłam na Bikra miodze. Jeżeli źle mówię, to mnie tak, poprawia. Tak na tej gorącej, się. tak? W tym pomieszczeniu, gdzie jest 40 stopni. Tak. I tam wyczułam taką może przepraszam wszystkich tych, którzy byli ze mną na zajęciach, ale wyczułam taką nutkę rywalizacji, że kto dłużej wytrzyma, kto szybciej wyjdzie, kto, kto, kto będzie do końca zajęć. Tak to tak. nie też jest taka rywalizacja tak. podczas kto? seansów. To kto prawda. Niby nie, kto wy... kto, możesz wyjść kiedy chcesz. To radę do końca. Tak, ale jak ktoś wychodzi wcześniej, to taki jest obserwowany. I właśnie na tych zajęciach było tak, że no, ja się czułam świetnie, bo ja też chodzę na saunę, ale no, byli ludzie, którzy wychodzili przed końcem tych zajęć. Oczywiście było powiedziane na początku, że można chociaż byłoby super zostać do końca z taką małą gwiazdką, a jak do tego ty podchodzisz? W sensie to, jest, to są zajęcia dla osób, które może chcą zrzucić szybciej wagę? Czy to jest jakieś jeszcze coś wyższego? Ja mam z Bikramem trochę problem, z, który, który wynika raczej z postaci samego pana Bikra, Bikrama. Warto sobie troszkę poczytać. No jest to człowiek, który generalnie jest no, człowiekiem, który zrobił wiele krzywdy kobietom, może powiem tak. Okej. Okay. takim. Co to znaczy? No, jest takim człowiekiem, który jakby wykorzystywał swoją władzę jako nauczyciel i po prostu miał no, niezliczone tam. Nie wiem, nie nazywam tego romansami, bo nie wiem, czy to było za obustronną zgodą, ale generalnie raczej jest. No, jest taką osobą dosyć kontrowersyjną. Tak? I stworzył metodę, która. Która twierdzi, że uleczy wszystko, natomiast no, nie ma takiej metody. No i zdecydowanie ja bym odradzała taką praktykę w 40 stopniach osobom, które mają problemy z sercem. To nie jest dla wszystkich. Natomiast ja byłam w tych zajęciach dwa czy trzy razy i jest, było w tym coś bardzo e, pociągającego. Natomiast ten aspekt takiej właśnie rywalizacji, o którym, o którym wspomniałaś, Taki ja mini. też go wyczułam bo tam też się ćwiczy w bardzo takich strojach, powiedziałabym raczej kąpielowych. Nie, to u mnie tak nie okay. było. Ja byłam w takich zajęciach, że generalnie w bikini, no bo tam wszystko jest tak mokre, że jakby nie ma sensu się ubierać cokolwiek innego. Okay. I, I te pozycje po prostu są bardzo trudne. W sensie ta sekwencja jest naprawdę bardzo wymagająca. Natomiast no jakby ja tam nie zostałam, tak? Jakoś tak przyznam, że nie do końca to jest mój vibe, wolę po prostu pójść na saunę i pochillować sobie w saunie. Natomiast ta metoda w Stanach jest ekstremalnie popularna. Tak? Natomiast przez postać jakby tego, tego człowieka jest też taka dosyć kontrowersyjna. Okej, okay, ale to już zamykając ten temat, zostawiając tę te tak. postać, to jest to metoda, która jest wskazana dla osób, które chcą zrzucić wagę? Pytam Powiem... dlatego, bo moja koleżanka hmm. mówi, że chodząc na te zajęcia bardzo regularnie, bardzo szybko zrzuciła wagę. Czy to jest kwestia po prostu też tego, że być może też przy okazji zmieniła troszeczkę dietę? Natomiast, no, tak jak każdy w ruch w dużych temperaturach, no jednak, jednak jest dużym wydatkiem energetycznym. Natomiast ja bym też jakby nie, nie szła w taką stronę, że joga jest czymś takim na odchudzanie, chociaż są takie nurty jogi odchudzające, joga na płaski brzuch i tego typu rzeczy, bo to też nie jest celem jogi. W takim sensie, że jednak ja się raczej trzymam tego, że yoga ma i trochę inne cele niż takie te cele estetyczne. Natomiast, jakby estetyka, jak to kogoś jest ważna, to jest ważna i tyle. Natomiast ja, jakby z pozycji mojej, takiej nauczycielskiej, raczej mam takie podejście, że no, okej, okay, tak, jak chcesz schudnąć, no to po prostu zadbaj o to, żeby schudnąć. Tak, yoga tak. ci może w tym pomóc, no ale też. To nie jest środek na, na wszystko. To skoro mamy tyle rodzajów e, nauczy, na, nauczania jogi, e, to powiedz, e, gdybym była taką początkującą Asią, która chce pójść na jogę, to jaką, e, jaką jogę mi polecasz na początek? Bo czym się kierować przy wyborze? Myślę, że fajnie się kierować e, tym, żebyś na tą jogę dotarła po prostu. Bo czasami Myślę, ludzie... z tym jest największy problem. Tak, paradoksalnie widzę, że z tym jest często największy problem, bo ludzie chcą pójść, a nie wiedzą, gdzie pójść. Więc fajnie pójść na przykład, po prostu pójść gdziekolwiek, e, zobaczyć, doświadczyć. E, można iść z koleżanką, można kogoś zapytać, gdzie chodzisz. Oczywiście można wpisać w internet i wyskoczy mnóstwo różnych miejsc. E, ja też zachęcam, żeby po prostu pójść na takie zajęcia otwarte dla początkujących i zobaczyć, czy Ci się podoba w ogóle nauczyciel, bo postać nauczyciela jest ekstremalnie ważna. Bo nauczyciel może zarówno poprowadzić cię tak, że wrócisz, i tak, że nie wrócisz. Chociaż same zajęcia były fajne. Na przykład, tak? Ehm, Jeszcze jeśli... tak jak z psychologiem. Tak, jak, z jak... lekarzem. Pierwsze wrażenie tak, będzie takie, że. Tak. Nic, nic nie wyniosłam z tych zajęć, zasnęłam. No to zrażasz się do jogi i już nie wracasz tak. na salę. Tak. Często ludzie się zrażają yy, do jogi poprzez to, że są na przykład bardzo wymagające zajęcia. W takim sensie, że te asany, które my no w tej chwili głównie na Instagramie się widuje najwięcej różnych, różnych rzeczy, yy, są czasami bardzo trudne w pozorom. I nam się wydaje to łatwe, no bo widzimy, a ta to robi, to spoko, tak? Ja też mhm. tak zrobię. A potem się okazuje, że wcale tak nie jest. I moc, można się dosyć mocno zrazić poprzez to, że zajęcia są po prostu poprowadzone raczej dla osób, które już mają te zakresy, które nam chodzi, mają tą siłę i tą mobilność. Natomiast większość ludzi, która przychodzi na jogi zaskoczona tym, jak na przykład mają jak bardzo sztywne mają biodra, jak bardzo, nie wiem, mało nie wiem, czują swoje ciało, że uniesienie rąk nad głowę jest wyzwaniem. I tak naprawdę chodzi bardziej o to, żeby znaleźć takie czy to zajęcia, czy szkoły, czy przestrzeń, czy nauczyciela, który nam pokaże, że joga jest dla nas, a nie my dla jogi. Okay, bo... I dostosuje stosuje jakby tą praktykę do nas. Pokaże jak pewne rzeczy sobie na przykład, nie, wiem, zmienić. Mm, bo to nie jest żaden problem pójść na jakąkolwiek jogę i, i, i wszystko robić. Jeśli jest się kimś na przykład bardzo sprawnym i kimś, to od zawsze się nie wiem, nie wiem. Tancerzy mają na przykład dużo łatwiej niż większość ludzi czy też, nie wiem, gimnastycy artystyczni. No, bo dla nich te pozycje jogi są często takie, wiecie, jak mają z masłem. Z biegaczami jest o tyle ciekawie, że, yy, że ja bardzo lubię pracować z biegaczami, oni o, często super. mówią, bardzo lubię. Ja w ogóle bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy, mają, yy, którzy twierdzą, że są sztywni. Bo wtedy widzisz progres. E, raczej widzę progres, dwa, że często się okazuje, że ta sztywność jest często, jest często gęsto raczej takim przekonaniem, no bo właśnie wydaje im się, że trzeba wszystko robić na full i na maksa. Natomiast, natomiast biegacze muszą być trochę sztywni, bo jeśli chcą mieć wyniki biegowe, to nie mogą być taką, nikogo nie obrażając, taką galaretą, która po prostu robi niestworzone rzeczy ze swoim ciałem, bo nie będą w stanie biegać, tak? Także biegacze generalnie, z tego co już widzę, z takiej mojej też praktyki nauczycielskiej, no to najczęściej po prostu te biodra pracują bardzo, bardzo monotonnie, tak? No generalnie mam coraz zgięcie, wyprost. Tak, cały czas w jednej trajektorii? W jednej płaszczyźnie, w jednej tra trajektorii, i te obciążenia potrafią być bardzo duże, więc te mięśnie i stawy są często zmęczone. Biegacze mają największy problem z regeneracją z odpoczynkiem. To prawda. I yy, no zazwyczaj ta, te tyl, tylnie partie mięśniowe są troszkę przykurczone. Natomiast no, one, tak jak mówię, no, te hamstringi, tak, czyli dwugłowę uda, no, one muszą być troszeczkę bardziej spięte niż u przeciętnej osoby, no, bo ten ktoś chce biegać. tak? Natomiast kwestia no, bioder. Ja dużo rzeczywiście pracuję z biegaczami nad mobilnością bioder, bo też oni sami zgłaszają, że to im bardzo, bardzo pomaga. No bo te biodra po prostu dają takie odczucie sztywności i to potem promieniuje czy na plecy, na lędźwia, czy na kolana. Biegacze paradoksalnie, oczywiście mówię bardzo ogólnie, tak? Paradoksalnie mają dużo kłopoty takie z mobilnością górnej partii mięśniowej, w sensie górnej, górnej obręczy barkowej. I uniesienie rąk nad głowę, coś czego wiodzę jest bardzo dużo, też sprawia problemy. Natomiast, tak jak wspomniałem, regeneracja i też oddychanie. Oddech to są takie dwie rzeczy, które są najważniejsze dla biegaczy, bo zakresy z zakresami. Natomiast bardziej chodzi nam o taki kształt. Marta, ty samoistnie odpowiedziałaś na pytanie, czy yoga jest dla biegaczy? <noise> jest. Już wiemy, że jest. jest. Też wiemy, że jesteś od pięciu lat y, trenerką w Adidas Runners. Zgadza się. I stosunkowo, jakbyś miała powiedzieć, y, kto do ciebie przychodzi na zajęcia, nie mówię tylko Adidas Runners, ale ogólnie to biegaczy jest najwięcej? Czy jednak jest to przekonanie jeszcze, że mm, biegam, ale joga nie jest dla mnie, nie potrzebuję? Jeśli chodzi o, o bazę właśnie Adidas Runners w Warszawie, to zdecydowanie są to biegacze. Tak 90%. Teraz trochę, trochę się to zmieniło yy, i dużo przychodzi takich osób yy, właśnie bardziej początkujących. Natomiast taki, powiedziałabym, taki Kor tej, tej grupy to są rzeczywiście ludzie, którzy biegają. Niektórzy z nich biegają naprawdę jakieś absurdalne kilometry. Ja po prostu podziwiam, jak widzę ich wyniki albo co to, to znaczy co Absurdalne robią. kilometry. Znaczy to są też te biegi górskie, tak? Jakby po 50 km, po 70, takie już maratony, tak? No, maraton to jest dla mnie już bieg ekstremalny. Mhm. No, dla mnie, tak. Natomiast. Yy, Dla nas tutaj też spokojnie. Tak, <noise> tak. tak, tak <noise> Przybijamy ci piąteczkę. Tak. <głos> <głos> ale generalnie są to ludzie, którzy mają. Yy, no, są amatorami, no ale mają takie wyniki, że które wskazują na to, że oni po prostu naprawdę no, kochają to, tak? I nie zrezygnują z tego. Yy, I ci ludzie rzeczywiście chodzą regularnie dwa razy w tygodniu raz i mówią, że widzą efekty, tak? Bo przede wszystkim traktują te zajęcia raz że jako taką inwestycję w jakby w taki swój dobrostan. Dwa, że jest to praca nad mobilnością, bo ja też prowadzę treningi takie po prostu stricte mobilnościowe, bardziej też podbiegaczy, czyli właśnie dużo pracy nad biodrami, dużo pracy nad stabilnością, nad siłą jednej nogi, nad obręczą barkową, no bo tego też po prostu brakuje. I zgłaszają, że czują się lepiej i że na przykład przestają ich boleć biodra, Tak. Ja też staram się uczyć w taki sposób, żeby ci ludzie potem wiedzieli, co mają robić sami, no bo, wiadomo, nie zawsze można przyjść. Ludzie też wyjeżdżają na jakieś, nie wiem, na zawody, na, na wakacje i wiedzą też, co mogą sami robić, bo to są zazwyczaj proste rzeczy. Ja w ogóle mam taką filozofię pracy, że im, im prościej, tym, tym lepiej. Tak? Ja mi zależy na tym, żeby ci ludzie wiedzieli, co robią i byli w stanie otworzyć sobie 3-4 ćwiczenia, niż yy, nic nie zapamiętali z tych zajęć. E, także biegacze zdecydowanie chodzą. E, bardzo dużo przychodzi mężczyzn. O, co to jest chyba jest... stereotyp, który się powoli już y, łamie, prawda? Tak. Że tak. joga jest również dla mężczyzn. Szkoła, szkoły jogi czasami, mam wrażenie, nadal odstraszają panów. Hmm. A z czego to wynika? Jest jakiś taki, nie wiem, stereotyp, że joga jest dla kobiet, chociaż no, większość nauczycieli takich, powiedziałabym, autorytetów w Jodze, to są jednak mężczyźni. No właśnie. I wiele szkół jogi założyło, są założone w, przynajmniej w Polsce przez mężczyzn. Natomiast joga jest rozciąganiem. To jest taki stereotyp, który cały czas pokutuje. Rzeczywiście jest duży element rozciągania, Natomiast to jest znowu kawałeczek większej całości. Ale jest taki, pokutuje taki mit, że mężczyźni to właśnie siłka, nie wiem, biegi, wyciskanie, tak? Ja myślę, że największy problem dla facetów w wiodze jest taki, że po prostu tam nie ma tej rywalizacji. Panowie jednak lubią rywalizację. Lubią. Lubią. Natomiast to też tak, się jak, troszeczkę zmienia. Jak tutaj już rozmawiałyśmy, gdzieś tam się pojawia ten mały element rywalizacji. to ja je zamknąć w saunie? Tak. tak. <głos> nie. <głos> już nie idźmy w te stereotypy. Nie idźmy w to. <noise> um, też jest tak, że niektóre metody jogi przyciągają bardziej niż inne. No właśnie ta metoda ashtanga jogi, którą ja praktykowałam przez, przez kilka lat, yy, bardzo regularnie, rzeczywiście przyciąga więcej Facetów, bo jest, jest dynamiczna, bardziej wysiłkowa niż inne, i tam się po prostu dużo pracuje nad siłą. Tak? Jest ten taki element takiego wyzwania. Natomiast mężczyźni coraz częściej się pojawiają i w szkołach jogi, i na wyjazdach z jogą, i na warsztatach. I często to są mężczyźni, którzy robią jednocześnie też inne rzeczy, tak? Na przykład właśnie biegają triatlony, albo coś innego trenują, albo chodzą tylko na jogę, po prostu pasuje im akurat, nie wiem, ten styl, ten nauczyciel i tak dalej. Natomiast w Adidasie rzeczywiście przez to, że jest to miejsce, gdzie początkowo było skierowane tak naprawdę głównie do biegaczy, no to tych biegaczy, tych mężczyzn było tam dużo. I na początku, jak prowadziłam tam zajęcia, to widziałam takie... Trochę taki sceptycyzm. Halo, halo, patrz, przyszedłem na jogę. O co chodzi? Hahaha, ha, ha. pójdę tak. się porościągać, tak? No i często przychodzili się porozciągać i okazało się, że siedzenie Jestem na podłodze więcej. jest po prostu wyzwaniem, tak? I zrobienie <laughs> jest prostego skłonu. Jest po prostu trudne. Bo to chyba możemy złamać kolejny stereotyp pod tytułem joga męczy. I można tak. mieć zakwasy po jodze. Można mieć. Można mieć, można się to naprawdę nieźle zasapać. Natomiast ludzie się często męczą, bo nie oddychają. I próbują. Taka prosta rzecz. Próbują przełożyć to takie doświadczenie, właśnie z, na przykład, zbiegania, albo takie, tak, że trzeba to po prostu prze, przewalczyć w sobie. Tak naprawdę, joga jest też nauką odpuszczania i takiej akceptacji tego, w jakim jestem miejscu ze swoim ciałem, kim jestem. I tak naprawdę, jak troszkę tak zluzujemy, gumkę w bajtkach, to, mhm. to zaczyna się gdzieś tam otwierać. Natomiast tak jak ze wszystkim, regularność po prostu, no bez tego nigdzie się nie pojedzie. No właśnie ja pamiętam z praktyki jogi, że bardzo często było powtarzane zdanie, że teraz robimy taką pozycję, jeżeli nie możesz, to też jest okej. Okay. I bardzo często właśnie było, to też jest okej, okay. żeby ta nutka rywalizacji, o której już powiedziałyśmy, żeby to nie wchodziło. Ty tam jesteś sama ze sobą, i tak. praktykujesz to dla siebie, a nie dla kogoś, kto jest obok, bo to jest osobne życie, osobny człowiek, osobny byt i osobne przeżycia. Tak, tak. Ja też rzeczywiście mam duże doświadczenie pracy z początkującymi i bardzo często na samym początku widać, jak, jak ludzie patrzą po sali po sobie, kto jak co robi, się porównują albo porównują się na przykład ze mną. Ja i tak staram się, jakby, no ja też nie jestem na sali po to, żeby brylować iść popisywać. I tak już od dawna uczę w taki sposób, żeby jak, też jak najmniej ćwiczyć z ludźmi, bo jakby nie, nie da się po prostu. Natomiast rzeczywiście mm, ludzie, jakby. Myślę, że to jest bardzo ludzkie naturalne. Ja też bym tego jakoś tak strasznie nie krytykowała, że my się po prostu porównujemy i szukamy tego punktu zaczepienia gdzieś indziej na tej sali. Natomiast rzeczywiście wiodze jest to takie. Jest to bardzo pomocne, kiedy się skupimy na sobie, na swoim doświadczeniu, na oddechu, ale nie w takiej formie zewnętrznej. A to jest chyba kwestia doświadczenia, że na początku tak. wiadomo, że się porównują nawet, żeby zobaczyć, jak to zrobić, bo ja tego nie umiem, a tak. potem tak jak w każdym innym, innym ćwiczeniu, jak już masz tak, to tak. w głowie, to już przechodzi dalej. Ty mówiłaś wcześniej, że niektóre pozycje i ćwiczenia są wymagające. Ale y, moje pytanie jest, czy miałaś kiedyś wymagających y, uczniów? Czy było tak, że może ktoś przyszedł i na dzień dobry, chce, teraz szyję zrobić szpagat po dzisiejszych zajęciach? Hmm. Tak odpowiem może dyplomatycznie, że. Nie musisz, w, że. że <laughs> Że, że tak, tak. To jakby rodzaje są, jest pewna typologia uczniów rzeczywiście, tak samo jak jest typologia jakby, nauczycieli. Natomiast to są takie stereotypy, ale rzeczywiście są, y są jednostki, które mają bardzo określone wymagania. To znaczy, to znaczy że kiedy staniemy na głowie? A jaka jest Twoja odpowiedź na to? Y moja odpowiedź jest taka, że zależy, jeśli to jest na przykład warsztat wyjazdowy, to mówię, że jakby zobaczymy jutro, na jakim poziomie jest grupa. Ja też zawsze staram się dawać opcje, tak? No bo czasami rzeczywiście robimy jakieś pozycje i jakby patrzę, kto jest na sali, i daję różne opcje. Albo prowadzę zajęcia w taki sposób, żeby wszyscy jakby doszli do pewnego poziomu danej pozycji. Natomiast często na przykład na zajęciach zdarza się, że ktoś przychodzi. I na przykład widzę, że bardzo, bardzo dąży, żeby zrobić właśnie na ten szpagat, tak? No i czasami ludzie robią szpagat nagle. W trakcie prowadzonego zajęcia, robię coś innego, a ktoś robi swoje. Natomiast to Moi są drodzy, takie. Jeżeli chcecie zrobić szpagat do Marty Szostak, przyjdźcie, może się uda. Natomiast, <grym> natomiast tak, wymagający ucznie, uczniowie się zderzają tak samo jak wymagający po prostu ludzie, tak? Natomiast jakby myślę, że z doświadczeniem trochę nabrałam tego dystansu, a dwa, że już wiem jak sobie z pewnymi rzeczami radzić, żeby być i z szacunkiem do tej osoby i też do siebie, no bo też jakby ja też jestem w tym ważna. No właśnie, ty jesteś 5 lat już w rodzinie Adidas Runners. Tak. Nazywam to rodziną, bo przez 5 lat to chyba tam się bardzo dużo rzeczy wydarzyło, a ty cały czas jesteś w tym samym miejscu z ludźmi, którzy pewnie się przewijają, ale czy są tacy, którzy od 5 lat regularnie trenują jogę i wypuściłaś pod swoich skrzydeł hmm. na przykład lepszych biegaczy? Myślę sobie, że yy, czy wypuściłam lepszych biegaczy, to myślę, że to jest raczej pytanie do, 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 do nich, do was, mówię do was. <grych> Natomiast yy, tak, są osoby, które rzeczywiście od kilku lat regularnie chodzą. Oczywiście tutaj pandemia też zrobiła taki nam trochę psikus i przez kilka miesięcy, kilkanaście prowadziłam zajęcia wirtualne. Nadal są do odszukania na tej grupie te wszystkie transmisje. To było bardzo ciekawe doświadczenie, natomiast rzeczywiście były osoby, które tydzień w tydzień były na tych zajęciach. Natomiast ja też rzeczywiście jestem od początku w tym projekcie i bardzo go jakby uwielbiam tam być, bo to jest takie miejsce, które rzeczywiście ma taką trochę rodzinną atmosferę. No bo wiadomo, ludzie też przychodzą, odchodzą. A tam może Zbyt... przyjść każdy. Tak. I zajęcia są bezpłatne. Totalnie bezpłatne. Trzeba się tylko zarejestrować. czasie W aplikacji. No tak, tak się wydaje. My czasem tu postanawiamy taką ja Tak, Trzeba tak. po prostu przyjść. Tak. Jest fajna przestrzeń, Dobrze. można wziąć prysznic, można się napić kawy. E, totalnie dla wszystkich. Myślę, że najfajniejszą rzeczą w Adidas Riders jest to, że ma naprawdę bardzo holistyczne podejście, bo jest yoga, są różne tak. ćwiczenia wzmacniające, są różne treningi e, skupione na różnych, e, różnych aspektach, typu siła podpieki. Szybkość, wytrzymałość, więc bardzo mi się to podoba. Ten program tak. jest naprawdę świetny. Są też zajęcia rzeczywiście, yy, tak tak jak powiedziałeś, są takie zajęcia stricte sportowe, funkcjonalne. Dla biegaczy jest tam rzeczywiście ta oferta bardzo atrakcyjna, bo ci też trenerzy są po prostu wysokiej klasy. Yy, są też zajęcia z tańca, co wbrew pozorom yy, bardzo przeciąga biegaczy trochę się wyluzować. A to jest zaskoczona. zaskoczone. Mm -hmm. Tak. To są dla zajęcia dla nas. Tak. Także. Ale bez Marty. Także tak. No Co i bez właśnie bez od, nie, od niedawna, od niedawna są te zajęcia z, z mobilności, mobility. Także naprawdę jest, jest bardzo bogata ta oferta. No dobrze. Ja, 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 ja Czuję się zaproszona. Ja też. Ale i mam nadzieję, że każdy słuchacz. Tak również. To może od razu powiedzmy, kiedy one są. Jak już tak idziemy. W kiedy są? Zapraszanie. Um, dzisiaj jest ten dzień. Tak, dzisiaj. Generalnie tak może powiem o sobie. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy poprowadziłam przed kilku miesięczną przerwą, myślę. Ostatnie zajęcie grupowe w Adidasie, bo jestem już w takiej ciąży dosyć zaawansowane. Gratulujemy. Także powolutku zmierzam ku, ku, ku opcji relaks na najbliższe tygodnie. Natomiast myślę, że z końcem roku będę wracać, na pewno będę wszystkim informować. Natomiast e, aktualny grafik jest do wglądu zawsze na grupie Facebookowej Adidas Runners Warsaw, trzeba się do niej dodać. Tam co tydzień jest wrzucany grafik, bo on się czasami po prostu zmienia. I zapisy są online, że w soboty ruszają zapisy, także trzeba polować na miejsce. Super, to jest dobrze wiedzieć, że są takie miejsca, gdzie zawsze można dołączyć, ale mm, Ty jeszcze poruszyłaś jedną ważną rzecz. że Podczas pandemii prowadziłaś zajęcia online. Czy według Ciebie trening, praktyka, przepraszam, jogi jest y, czymś w porządku, jeżeli jest prowadzona z komputerem, z YouTubeem, z inną platformą? Tak, jak najbardziej. Natomiast yy, też da mi się, się zmieniło. To też mi się zmieniło, bo jak się zaczęła pandemia, stopie. to ja byłam taka nie, ja nie będę prowadzić żadnych zajęć online, bo ja się wstydzę, nie będę robić się pośmiewiska i tak dalej, i tak dalej. Potem, pandemia dużo zmieniła. Potem się okazało, że jednak e, zweryfikowało to życie. Natomiast myślę, że no, to, to jest też ta popularność, o której powiedziała na początku, że jednak ta właśnie ta dostępność jogi, bo joga jest na tyle na tyle wyg wygodną metodą, że tak naprawdę potrzebujesz no, nic. Wystarczy dywan i, ja nie wiem, wygodny strój, tak? Nawet nie trzeba mieć maty. Więc tak naprawdę ta dostępność jogi też za bezpłatnie była ogromna, co oczywiście wpłynęło też na to, że było, było dosyć trudno się nauczycielom, którzy się utrzymują z jogi, no też na przykład zarobić na życie, tak? No bo nagle wybuchła taka, powiedziałabym, bańka bezpłatnych zajęć, no ale jakby generalnie też my też go utrzymujemy. Także rzeczywiście ta popularność była duża. I były takie dyskusje też w takim środowisku, właśnie jak sobie to wszystko, jak to pogodzić. No bo ciężko wziąć odpowiedzialność za kogoś, kto robi z nami praktykę. My tego kogoś nie widzimy na drugim końcu świata. Natomiast no, myślę, że to jest takie, takie dwustronne, jest trochę zaufania, ale też takie jednak oczywiste, oczywiste oczywistość, że no, ludzie biorą odpowiedzialność za siebie jako dorośli ludzie. No, jeśli ktoś ma podstawy jogi, no to na pewno sobie poradzi. Tak jak ktoś nie ma no to załóżmy, że wybierze takie zajęcia dostosowane do osób początkujących. Natomiast ja osobiście bardzo zyskałam w, w tym czasie pandemicznym, bo też miałam okazję praktykować z nauczycielkami na przykład z Kanady, do których chciałam jechać w dalekiej przyszłości na, na kursy. Nagle się okazało, że mogę je odpalić po prostu na swoim komputerze i przez, przez rok nauczyć się tak mnóstwo dużych, fajnych, jakby fajnych rzeczy. No że jakby wow, mega na tym zyskałam, tak? Czy są plusy i minusy. Także że były, były, były duże plusy tej sytuacji. I zacytuję, i to też jest okej. Okay. I to też jest okej. Okay. <grym> tak. My się z Asią przygotowując do tego podcastu przesłuchałyśmy twoje między innymi nagrania w AR e, Corner Mindset. Mindset Corner. Ma tak. Mindset Corner. I e, słuchając e, jednego nagrania było powiedziane, jechałam wtedy samochodem i było powiedziane teraz. Pomyśl, zamknij oczy. Nie, to nie jest ten moment. To nie jest do samochodu. Jest ten moment. No właśnie, ale te nagrania, które tam są, yy, poza zamykaniem oczu i prowadzenia yy, w tym czasie samochodu, to jakby one są dla każdego, prawda? Tak. Powiedzmy może chwilkę o tym. Jasne, Air Mindset Corner, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to taki wirtualny zakątek, który ma um, wzbogacać nasze. No to, jest, to się teraz tak ładnie nazywa Mindset, tak? czyli generalnie też takie zdrowie psychiczne, well-being psychiczny. Jest dostępny online w aplikacji Mindy. Trzeba tylko sobie założyć konto i tych nagrań tam jest teraz całkiem sporo. Ja miałam przyjemność nagrać relaksację Jakobsona. To jest taki. Kocham. To jest metoda, metoda, którą sama też stosuję regularnie na sobie. Która uczy świadomego relaksu całego ciała. No i też umysłu. No bo jakby ciało i umysł to jest jedność. Natomiast oprócz tego, oprócz tej relaksacji psona, jest tam też cały szereg innych nagrań. Są zarówno takie medytacje, na przykład w biegu. Prowadzone. Są zarówno takie ćwiczenia oddechowe, które można sobie zrobić po treningu czy po biegu. No i też jest szereg takich edukacyjnych treści kilkunastominutowych, na przykład o rywalizacji, o pewności siebie, o tym, jak nie wiem, radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie w sytuacji startu. I to są takie treści, które mam wrażenie, że wpisują się w ten nurt holistyczny Adidas Runners. Bo to są takie treści, o których nie za bardzo jest kiedy powiedzieć, na przykład no, na, na treningach czy też na, na jakichś tam eventach. Natomiast one są ekstremalnie ważne. Ja też jakby mam wykształcenie, jestem, jestem psychologiem, ale też jakby kończyłam psychologię sportu. i jakby bardzo się, no bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że to powstaje taki projekt. Bo to są takie treści, właśnie stricte, taki basic psychologii sportu dla zawodników. Niezależnie, czy to są zawodnicy na poziomie olimpijskim, czy to są zawodnicy amatorzy, każdy, kto podchodzi, nie wiem, poważnie do tego, co robi. No bo umówmy się, jak ktoś biega regularnie i zależy na wynikach, no to raczej podchodzi do tego poważnie. Dobrze, żeby zadbał o głowę. Bo to tak naprawdę czasami ta głowa jest tym jest kluczowym ważniejsza. aspektem. I ten aspekt regeneracji, o, którym, o której powiedziałam wcześniej, jest też bardzo ważny. Że nauka takiego świadomego oddychania, świadomego relaksu, nauka tego, że ten odpoczynek jest tak samo ważny jak starty czy jak treningi. Że nauka w ogóle odpoczynku jest czymś, co. Totalnie kuleje w naszym społeczeństwie, bo dla nas odpoczynek to czasami jest wiecie. No, otwieram laptopa, odpalam którąś z tam platform streamingowych i oglądam serial. Natomiast to nie jest odpoczynek. To nie ehm, jest odpoczynek według Ciebie. Odpoczynek nie, nie jest takim świadomym, świadomą relaksacją. Trzeba sobie znaleźć takie bodźce, które nas koją, które przede wszystkim uspokajają nasz układ nerwowy. Ja nie jestem raczej z takiej szkoły, żeby tutaj też jakoś strasznie, wiecie, jechać po tym współczesnym świecie, że jest taki strasznie nie wiem, przebodźcowany, że tyle bodźców, wszyscy jesteśmy zestresowani. Ale jesteśmy. Ale natomiast jest tego bardzo dużo i trzeba robić przerwę dla mózgu. Nasz mózg potrzebuje po prostu zero bodźców. Ja mam taki, szczególnie teraz w ciąży, kiedy ten odpoczynek jest dla mnie czymś, co się dzieje samo samoistnie, bo po prostu ciało mówi mi teraz odpoczywam i ja ani ręką, ani nogą. Natomiast rzeczywiście w ciągu dnia ja akurat miałam taką pracę, że mogę sobie to pozwolić. Włączałam sobie nagranie, nawet któreś właśnie to z, z Air Mindset Corner na, na słuchawkach na 10 minut, żeby się zresetować. I to było super. Czasami zasypiałam, co się zdarza. Natomiast jest to taka nauka świadomego relaksowania się, ale bez tego elementu, że idę spać. Um, dlatego ja bardzo polecam tego typu nagrania, chociaż kiedyś był, też miałam taki moment w życiu, że nie, ja nie, nie będę słuchać takich nagrań, bo to jest takie, nie wiem, pójść na skróty, wolę medytować, natomiast rzeczywiście jak ktoś coś ci mówi, co teraz masz zrobić, masz kotwice w głowie, czego słuchać, jesteś w stanie troszeczkę wejść w taki stan pomiędzy snem a taką aktywnością. I nasz mózg może po prostu troszeczkę spowolnić swoje działanie, a my odpoczywamy. Kontakt z naturą to jest w ogóle najgenialniejszy jest. sposób. Z własnego teraz... doświadczenia. Miałam bardzo dużo m, takich sesji, takich praktyk z, tak. z relaksacji, która była prowadzona. I zdecydowanie dużo prościej jest właśnie wejść w ten stan, o którym mówisz, że ktoś coś do nas mówi, jak mamy ten głos w uszach, niż jak sami sobie y, prowadzimy tę rozmowę. Jak tak. próbujemy się wyciszyć, zrelaksować i medytować. To jest no, medytacja według mnie jest super trudna. Tak, po, tak. Po, potwierdzam i totalnie popieram. Ja byłam kiedyś na floatingu, w sumie raz byłam i tam jest totalnie bez bodźców. To, co mówisz, hmm. leżysz w zamkniętej komorze, w, w, pływasz, pływasz. Unosisz się. Unosisz się na tej słonej wodzie i nie masz nic więcej do roboty. I ja, to jest bardzo trudne, i nawet osoba, która była właścicielem tego miejsca, powiedziała, że to nie przychodzi od razu. Ja myślałam o tylu rzeczach. I to co mówisz, Asia, że jeżeli ktoś ci mówi do ucha, to jest to chyba dla początkujących w szczególności tak, y tak. dużo łatwiejsze i chyba od tego powinno się zacząć, a później powoli przechodzić do przeróżnych medytacji. Tak, zdecydowanie. Ja też myślę, że, że to są takie rzeczy, które często spychamy na ostatni, ostatnią jakby potrzebę. Jakby ważniejsze są rzeczy, nie wiem, praca, nie wiem, obowiązki i tak dalej. Natomiast znam osoby, które rzeczywiście wpisują w kalendarz czas na odpoczynek. Wychodzą Piękne. na przykład do spadna spacer do lasu bez telefonu na godzinę. Ale w ogóle zobaczcie jaki kuriozum jakich czasów, jakie tak. czasy mamy, że musimy mhm. sobie w kalendarz wpisywać obowiązek odpoczynku. Tak. No to oczywiście może pójść też w taką stronę trochę obsesyjną, natomiast rzeczywiście myślę, że, że też ten aspekt sportu jest tutaj bardzo ważny, że też wiem, że jakby psychologia sportu zrobiła bardzo dużo dobrego dla, dla takiego sportu zawodowego, bo wreszcie zaczęto mówić też o tym aspekcie tej regeneracji też psychologicznej. No bo to obciążenie na takim poziomie zawodowym jest czasami tak duże, to pewnie wiesz, wiesz dużo lepiej ode mnie, że trzeba mieć narzędzia, żeby sobie z tym radzić. Tak? No bo tutaj mamy też aspekt rywalizacyjny, mamy aspekt też wychodzenia jakby przed, przed publikę. Tak? Są też sportowcy, którzy na przykład dużo lepiej performują, kiedy są na zawodach. Niż w domu i tacy, którzy odwrotnie, tak? Jadą na zawody, jest po prostu. Cichy. Blokada. Blokada, mm -hmm. tak? A w domu mają świetne wyniki. I żeby poradzić sobie z tym wszystkim, musimy tak naprawdę wejść w taki punkt, zejść z punktu zero, żeby troszeczkę się jednak wy, wyregulować układ nerwowy przede wszystkim, bo to chodzi tak naprawdę o układ nerwowy. I to pobudzenie takie optymalne dla każdego jest trochę inne. Tak? Niektórzy świetnie działają w dużym pobudzeniu, a inni. W którymś momencie po prostu no, nie ogarniają już, co się dzieje. Natomiast też taki człowiek, który no, nie uprawia sportu, też skorzysta oczywiście z tych wszystkich nagrań, bo umiejętność odpoczynku jest nie do przecenienia. I fajnie to po prostu łączyć, balansować. Ja mam takie pytanie trochę, powróćmy do korzeni. Bo mówimy o jodze i mówimy o medytacji. Ja bym chciała zapytać cię tak jak Asia wcześniej czym jest yoga, tak chciałabym zapytać czym jest medytacja. Bo tylko dodam, mm -hmm. że zrobiłam taką mini sondę społeczną i zapytałam zawodnika czym dla ciebie jest medytacja. Powiedział: "To się zamyka oczy, krzyżuje nogi i się mruczy". Mruczy. A cudowne. Tak. <laughs> Muszę to zapamiętać. Więc Mar Marta, czym jest medytacja? Medy medytacja jest stanem Bardziej niż, niż jakby taką czynnością czynnością. Czasami czynności. się, się mówi o medytacji, że to jest takie niemyślenie, natomiast to nie jest niemyślenie. To jest, ja sobie tak wyobrażam, tak, tak, tak się tego też uczyłam, że jest to po prostu obecność w chwili obecnej i tyle. Obserwacja. A jak, jak to zrobić dobrze? Metoda prób i błędów. Można chodzić oczywiście na kursy, na wspólne medytacje. Można sobie odpalać medytacje właśnie takie prowadzone. Natomiast ja najbardziej lubię usiąść najchętniej w cichym miejscu. Po prostu siadam i czasami mam oczy zamknięte, czasami mam otwarte i po prostu siedzę. I czasami jest tak, że mi się super siedzi. Po prostu te myśli... Oczywiście pojawiają się jakieś myśli. Ja je traktuję jako takie obłoki na niebie, które sobie gdzieś tam przemijają. Natomiast najbardziej lubię medytować jak już po praktyce. Tak? Jak jestem już taka, powiedziałabym, to ciało jest takie już przećwiczone. Natomiast to też, to też nie musi być praktyka jogi, bo medytacja jest stosowana w wielu metodach ruchowych. Nawet mnisi, no, nie wiem, buddyjscy raczej nie uprawiają jogi rzadko, a medytują. <grytania> Także medytacja też jest też może być wysiłki fizyczne, no bo takie siedzenie raczej bez ruchu też potrafi mnie źle zmęczyć. Wbrew pozorom jest często trudne. Właśnie chciałam zapytać, czy taki spokojny bieg po lesie, tętno bardzo niskie, znaczy bardzo niskie, bo jednak w biegu się troszkę męczymy, czy, czy też może być formą medytacji? Tak, zdecydowanie. Medytacja w ruchu, czyli to, czym jest yoga, tak naprawdę. I też jest taki stan, pewnie też gdzieś tam to się obiło uszy, czy, czy właśnie wśród słuchaczy, czy wśród, wśród was, że jest stan flow, tak? taki stan przepływu, no i to jest takie w ogóle najbardziej uniwersalne chyba określenie, czyli taki stan, kiedy nic innego się nie liczy. I ja ten stan osiągnęłam kilka razy w życiu i to są takie momenty, które ja pamiętam, Bo pamiętam, że było wszystko, nie chcę powiedzieć idealne, czyli takie, wiecie, to nie jest takie idealne, że wszystko było super tip top, ale że po prostu nic innego nie było ważniejsze. Ja byłam dokładnie w tym momencie, czułam totalną synchronizację, nie wiem, moich ruchów, mojego oddechu, mojego ciała z, nie wiem, z kosmosem. No bo to, to takie trochę jest, tak brzmi bardzo tak, taki patos troszeczkę się z tego wyrobi, ale to jest coś takiego. I tak sobie wyobrażam, że jak się jest coś takim na przykład właśnie biegaczem, który bardzo ciężko pracował na jakiś bieg i biegnie i ma ten stan flow, to ten wynik koniec końców ma mniejsze znaczenie, bo to, to doświadczenie ma największy taki... najwięcej wynagradzam to doświadczenie. Podpisuję to ja mu, się pod tym. To ja muszę zapytać, po jakim czasie Ci się to udało, żeby tak całkowicie się wyłączyć i dojść do tego stanu, który pamiętasz? Miałam takie stany na przykład właśnie na treningach, na karate czy na zawodach. Oh, wow. I pamiętam, pamiętam takie walki, że to po prostu było. To po prostu było. No, jakby to jest coś to niesamowitego. Było. Pamiętam też takie praktyki jogi, gdzie naprawdę miałam wrażenie, że no, nie ma nic innego. Pamiętam też taki moment, jak szłam po górach i uciekł ekipą po górach i uciekł nam w statek w powrot, drogę powrotną, i musieliśmy wracać. To już był wieczór, jakby tą samą drogą z powrotem. Natomiast nie mieliśmy już za bardzo jedzenia. I piliśmy wodę z jeziora i byliśmy tak zmęczeni, że ja już nie wiedziałam, jakby to już był chyba taki troszeczkę stan flow, ale taki trochę już ekstremalny. Czyli trzeba iść w górę i się wygłodzić. E, także <grym> m, bardzo też polecam sobie o tym poczytać, bo to jest bardzo ciekawe, jak nasz mózg też po prostu działa. Znaczy dla mnie to ty jesteś tak. niesamowita. Robić takie <grym> rzeczy ekstremalne. Jestem w trakcie karate i odleciałam. I medytuję. Ja kiedyś y, biegałam po górach z koleżanką z Francji, która mówi: Kasia, teraz sobie y, przetestuj coś takiego. Biegniesz oczywiście bez słuchawek, i jedno twoje ucho słyszy to, co się dzieje po prawej stronie w górach, w lesie, a lewe ucho to, co się dzieje po tej stronie. I ja tak. Jak to? Wow. że ja biegnę, oddycham tak, że słyszę tylko siebie, a jeszcze mam z dwóch różnych bodźców słyszeć, y, co się dzieje po mojej prawej i po lewej stronie. Więc to, to mi się w, w ogóle nie udało oczywiście, ale piękne, żeby to jest dojść do takiego stan. momentu. To jest piękny stan. I wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia wynik, czy też właśnie nie wiem, czy to tętno. Po prostu jest też taki stan, w którym wchodzimy, jak się czasami bawimy, nie wiem, ze zwierzakami, czy z dziećmi, czy jesteśmy po prostu szczęśliwi w danym momencie. To, 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 natomiast ta medytacja w ruchu no, bardzo do mnie przemawiała zawsze. Że to nie ma tak naprawdę znaczenia, czy to jest yoga, czy to jest nie wiem, podnoszenie sztangi, czy to jest bieg, czy pływanie. Jakby no, chodzi o ten mindset, tak? Co, co się dzieje w tej głowie, nie? gdzie te myśli idą, jakie jest skupienie. To też zawsze pamiętam, że właśnie jak byłam dzieciakiem, że mi mnisi z szaolin, i po prostu te wiecie wejście smoka, i te po prostu sceny, że to było dla mnie takie wow że oni mają tą psychę taką po prostu, wiecie, żyleta. Ja bym y, tylko potrzebowała pigułki dla kogoś, kto będzie nas oglądać i słuchać. Jeżeli chciałby tak. dojść do takiego momentu, to możesz przekazać, w, nie wiem, w trzech, pięciu punktach jakby od czego zacząć, bo dużo poruszyłyśmy, ale żeby zebrać to jedno. Tak, no, przydałoby się. Od czego zacząć? Od praktyki takiej regularnej. To może być naprawdę pięć minut dziennie. Nie musi być bladym świtem, no, rzeczywiście rano umysł jest taki bardziej wypoczęty. To może być 5 minut, 10 minut w łóżku po przebudzeniu, na balkonie. Jak mieszkamy w naturze, no to w ogóle, wiecie, no, w naturze jest w ogóle idealnie. Skupienia na oddechu. Ja sobie czasami po prostu liczę oddechy. Od jednego do 10, od 10 do 1. I uwierzcie mi, gubię się <noise> też. Ale to są takie normalne oddechy, czy głębsze? czy w ogóle oddech to jest, myślę, że temat na kolejne pytanie. Tak, ale właśnie ale czekam, aż, aż dostanę aż się, przestrzeń tak. i zadam to pytanie. Czyli ale oddech taki, e, taki, żebyśmy go czuli, słychać, żeby, żeby go było słychać, ale też bez przesady. Nie, nie mamy być lokomotywą, żeby było go słychać. Więc e, takie bardziej słuchanie od środka. E, to może być siat skrzyżny, natomiast część osób może w tym siadzie po prostu nie wysiedzieć. pięciu minut może być na, na krześle i skupienie wzroku. Nie wiem, może być na wodzie, na świeczce albo zamknięcie oczu. Pięć minut skupienia. Teraz jest też tych mnóstwo różnych aplikacji do, do medytacji, tak? Że albo właśnie liczą się oddechy, albo jest, nie wiem. Wdech 4 sekundy, potem pauza, potem wydech 4 sekundy na przykład. Więc fajnie sobie znaleźć coś co jest proste, co możemy robić regularnie. Raz dziennie 5 minut, nie, wiem, może potem 20. Niektórzy lubią z muzyką, ja na przykład wolę bez muzyki. Najbardziej lubię taką totalną ciszę. Natomiast yy, dla niektórych osób to jest bardzo niekomfortowe. Więc jakieś takie plumkanie może się przydać. Czasami na warsztatach, jak prowadzę, mam ze sobą taki dzwoneczek, który Już wydaje dźwięki. Jest cudowny i ludzie po prostu uwielbiają ten dzwoneczek i są w stanie wysiedzieć dużo dłużej w takim skupieniu, bo mają też taką kotwicę w postaci dźwięku. Także naprawdę prostota. To nie musi być nie wiadomo co. To może być 5 minut codziennie, co drugi dzień. I od tego zacząć. I potem zwiększać. Potem może zwiększać. Świadomy. Tak. Okay. To teraz porozmawiajmy o oddechu. Proszę bardzo, big question. E, jak ważna jest umiejętność oddychania i czy w ogóle my umiemy oddychać? No jest ekstremalnie ważna. Natomiast wszyscy umieją oddychać, bo jakoś tutaj siedzimy. Dzisiaj. No, właśnie, no właśnie, pytam, nie. pytam, dlaczego? Nie siedzimy, ale pytam, dlatego, że słyszałam mnóstwo teorii e, o tym, jak powinniśmy oddychać. E, to, że nie używamy pełnej objętości płuc, że, tak. że nie oddychamy przeponą. Ym, więc powiedz, jak oddychać? Rzeczywiście to też jest takie ciekawe, że oddechu stało się przynajmniej w mojej bańce bardzo głośno w ostatnich latach, no bo rzeczywiście ta wiedza naukowa bardzo poszła do przodu, jeśli chodzi o oddech. No i coraz więcej się mówi o oddechu też w kontekście takiej profilaktyki zdrowia. I tego, jak oddech wpływa na zdrowie w ogóle psychiczne, no i w ogóle wpływa no, na wszystko kurczę, no, naprawdę, na każdy aspekt naszego życia. Natomiast oddechem jest tak, że rzeczywiście jest y, trochę nadmiar tych informacji i też są takie informacje trochę straszące, że właśnie nie umiemy oddychać, oddychasz źle i tak dalej i tak dalej. Ja bardzo nie lubię takiego straszenia, w sensie i straszenia ruchem, że właśnie pójdziesz, zrobisz sobie krzywdę i tak dalej. Natomiast rzeczywiście fajnie jest jak się już zaczyna coś ze sobą robić. No to oddechowi poświęcić troszeczkę czasu. Taki zdrowy oddech, powiedziałabym na co dzień, taki naturalny. To jest oddech spokojny, którego nikt nie słyszy. Natomiast rzeczywiście te mięśnie oddechowe i przepona przede wszystkim. Ja bardzo często mówię o przeponie, i możesz tak się bardzo nie, nie dziwię, ale, ale bardzo często ludzie nie wiedzą, gdzie jest przepona i nie wiedzą, co to jest przepona. I jak użyć. Nie wiedzą, gdzie są żebra i nie, jakby nie rozumieją yy, mechaniki oddechu. Tak, że przepona się opuszcza, idzie do góry, że żebra się rozszerzają. I że wcale ten oddech nie, nie oznacza, że my się, nie wiem, napompujemy jak balon. Największy oddech, jaki możesz wziąć i potem największy wydech. Takby tak oddech taki funkcjonalny na co dzień ma być po prostu optymalny. I ta przepona dobrze, żeby rzeczywiście była używana. Natomiast mm, przez różnego rodzaju nawyki oddechowe, przez różnego rodzaju też mm, powiedziałabym takie zdrowotne aspekty Czasami mamy taką tendencję, żeby oddychać np. tylko klatką piersiową. Wtedy, na, na, w szczególności u kobiet, to widać, że się bardzo często tak unosi e, klatka piersiowa, a brzuch jest taki zamrożony i też często jakby mamy taką presję płaskiego brzucha, e, co wpływa właśnie na takie zaciśnięcie i wciąganie cały czas pępka, czego nie polecam e, nikomu, w szczególności kobietom. Albo na przykład, mam taki, taki nawyk, że nam się właśnie bardzo ten brzuch powiększa. A tutaj się nic w okolicy żeber i przepony nie dzieje. Dlatego ja zawsze też zajęcia dla początkujących prowadzę zawsze od oddechu zaczynamy, dotykamy się, patrzymy, gdzie jest przepona, gdzie są żebra, i że oddech tak naprawdę ma poruszać ciałem. Jakby ciało cały czas jest w ruchu. No, i jeszcze jedna ważna rzecz, o której też się coraz więcej mówi. Czyli oddychanie nosem. Nie wiem, dziewczyny, jak jak ja wy się z tym macie. Słyszałam teorię, że nos został stworzony do tego, żeby oddychać, a buzia do tego, żeby jeść. Tak. Tak. Ja też takie zdanie usłyszałam jakiś czas temu. I to mi tak. troszkę wywróciło wszystko do góry nogami, bo ja przez tyle lat trenowania oddychałam właściwie buzią. Okej. Okay. I teraz pytanie czy robiłam dobrze. Asia, <gry> Myślę, musi, że, że wrócić do kariery. Myślę, że muszę zacząć od pytania. początku po prostu. <gry> od nowa. Ja cię, Anna, Wraca do gry. <gry> ale ciekawa jestem z tego e, zdania. Tak, ja się totalnie z tym zgadzam. Co więcej, to może być trochę szokujące, ale jednak są dowody na to, że jak małe dzieci oddychają ustami, to im się inaczej wykształca żuchwa, jest większe ryzyko jakby też próchnicy, że generalnie to bardzo źle wpływa na aparat mowy i w ogóle jakby szczęki, tak? Oddychanie ustami od dziecka. Natomiast rzeczywiście, jeśli mówimy na przykład o, o sporcie i o wysokim tętnie, no to w którymś momencie no, wydech ustami jest konieczny. No, jeśli jest, pływamy, no to wydech ustami musi być. Więc to też nie jest tak, że zawsze bez wyjątku wdech, wydech nosem, natomiast rzeczywiście nos filtruje powietrze. Natomiast ja jestem przykładem osoby, która bardzo podobnie jak ty, ja często oddychałam ustami, bo ja miałam po prostu bardzo zawolone tutaj zatoki i miałam krzywą przygrodę. Dołączam do teamu. Do, to, właśnie. Mhm. I ja na przykład, jak szłam na jogę, to ja przez pierwsze 10 minut oddychałam po prostu jak ryba, to się dzióbkiem, mhm. i odtykał mi się ten nos po jakimś czasie dopiero. Więc ja nie wiem, w jaki sposób ja tyle lat też się ruszałam, oddychając tak naprawdę na. 50% moich możliwości. Po prostu bardzo się męczyłam. Znaczy jakby musiałam zrobić więcej pracy, yy, niż to było konieczne. Mhm. Natomiast jak zrobiłam operację na nos, yy, to wszystko się po prostu nagle zmieniło, ustawiło się. Klatka piersiowa zmieniła swoje położenie, bo też ja była w takiej postawie, bo też wpływa na postawę oddech, tak? Jeśli mamy cały czas tego powietrza, tak wydaje mi się, za mało, no to mamy taką tendencję, żeby się cały czas tutaj wdychać, wdychać, wdychać i cały czas być taki bardzo, to się nazywa profesjonalnie, klatka piersiowa ustawiona wdechowo. I nagle po prostu się okazało, że jak ja mogłam wreszcie tak odsapnąć i ten oddech szedł płynnie, to nagle mi się zrobiły mięśnie brzucha widoczne. Nagle po prostu zmienił mi się układ brzucha. To było niesamowite. Mobilność żeber się zwiększyła. Było mi łatwiej. Nagle szłam na trening. Um, jakieś taki, nie wiem, typu jakieś, nie wiem, jakąś tabatę i byłam w szoku, że nagle mogę zrobić więcej. Tak? Nowe życie. Nowe życie. Przestałam też tak chrapać. O. Um, chrapanie też jest objawem, że coś z tym oddechem się dzieje. No i teraz bud... tipy dla chrapa. Jeśli budzimy się rano, mamy wyschnięte usta, no to znak, że śpimy na popielniczkę. I warto coś z tym zrobić. Jest w tej chwili też coraz więcej fizjoterapeutów, którzy pracują z oddechem. Bo oddech też może wpłynąć na dolegliwości bólowe, a raczej powodować na przykład no, różnego rodzaju kompensacje w ciele. Tak? Ból pleców, trzeba spojrzeć na oddech. Bóle w miednicy, też u kobiet, tak trzeba spojrzeć na oddech przygotowujesz się do porodu, w moim przypadku, no oddech jest kluczowy. Tak, i to umiejętność oddychania właśnie przeponą, yy, angażowania tych wszystkich mięśni, które są stworzone do oddychania, mięśni też międzyżebrowych, mięśni na plecach, to wszystko sprawia, że ten oddech będzie nam służył i będziemy mogli go sobie regulować. Tak, że idziemy na przykład biegać, no to oddycham sobie nosem, jak już wchodzę na taki poziom, że to oddychanie nosem, wydech nosem jest trudny, no to już wtedy wiadomo duży wysiłek, no to sprawdzimy jak możemy. To ja jeszcze tylko nawiążę do właśnie kobiet w ciąży, bo jesteś w ósmym miesiącu, więc jesteś Ech. absolutnie w temacie. <grym> na bieżąco. Od, bardzo. Więc oddychanie dla kobiet w ciąży i jakby nauka i praktykowanie jak najbardziej, ale jak jest z jogą w takim razie? Czy jest hmm. polecana dla kobiet w ciąży? Tak, zdecydowanie. Znaczy są takie dwie szkoły. Jedna szkoła jest taka, żeby jeśli wcześniej już praktykowałyśmy jogę, to w ogóle nie ma potrzeby, jakby tego przerywać. Ja sobie do tej pory, jakby nie wiem praktykuję. Oczywiście inaczej. I jakby to ciało się na tyle już zmieniło, że i już jakby skłon, skłonów już raczej nie zrobię. Natomiast Cały czas się ruszam, tak? Natomiast jeśli kobieta nigdy wcześniej nie była na jodze, to są, są dwa podejścia. Jedne podejście mówi, żeby poczekać do drugiego trymestru, a inne podejście jest takie, żeby nie czekać. Więc moja rada jest taka, żeby się po prostu skonsultować z, lekarzem. z, z lekarzem, ale też z fizjoterapeutą a najlepiej jest fizjoterapeutką uroginekologiczną, to się muszę pilnować, bo to jest długa nazwa i ja zawsze po prostu ją <noise> udało się. pokręcę, ale udało się. I korzystając z okazji, taka właśnie edukacja z mojej strony, że dla kobiet, które, nie wiem, mają bolesne miesiączki, czy planują ciążę nawet za kilka lat, przejście się na taką wizytę do fizjoterapeutki uroginekologicznej to jest inwestycja. Naprawdę, ba bardzo tak. dużo w tym podcastie ważnych rzeczy właśnie dla tak. kobiet padło i tak. trzeba zapamiętać mhm. i powiedzieć wprost, podsumować pod tak. koniec. Ja w ogóle podczas tego podcastu myślę o tym, jak siedzę, jak oddycham, tak. czy oddycham nosem, tak. czy głęboko. No ja również. Tak. Więc... Zaczęłyśmy rozmawiać o oddechu i nagle ja, też, okay. tak. ja się też. Tak, tak, rusza teraz się tak, jest, jest, okay. rusza się. Rusza jest, jest. Tak, tak. Ja też czasami właśnie jak pytam, czy wiedzą, gdzie jest przepona, to czasami ludzie pokazują kępek. Może to, tak no, to, to się pępek. No, że no, tak, no nie, ale tak wiesz, że, że widać, że jakby jest bardzo mała wiedza. Tylko też w sumie trochę się nie dziwię, no bo tego nikt nie uczy, tak? I, i, I widać, że ludzie, którzy się na przykład ruszali yy, całe życie, no mają trochę lepszy dostęp do swojego ciała. Zazwyczaj. I że ta nauka idzie troszeczkę szybciej. My robimy zawsze takie podsumowanie po podcastach, więc wypiszemy w tych programach, yy, na co trzeba zwracać największą uwagę i o czym tak. pamiętać. Myślę, że powoli zbliżamy do końca, ale ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bombę na koniec. No, dawaj. Czy jeżeli ktoś nie ma tego pięknego słowa mindset, to może praktykować jogę i przechodzić tylko i wyłącznie na, za przepraszam, hamskie ćwiczenia, ale nie mieć żadnego podłoża? Bo dostałam takie pytanie, przygotowując się do tego podcastu. Zapraszam na hamskie ćwiczenia. Jest. Zapraszam. Zapraszam, bo może się okazać, w jakimś czasie, że to Ktoś już się będzie zakona. coś więcej niż hamskie ćwiczenia, więc naprawdę nie ma, nie ma tutaj takich reguł. My wyjdziemy z tego podcastu douczone w wielu <grym> kwestiach, a Marta stąd wyjdzie i hmm. tyle o jodze. Na koniec pytanie o chamskim chamskie ćwiczenie. <grym> było, było, musiałam zadać. Spoko. Marta, ileż wiedzy padło przy tym stole, przy tych różowych naszych filiżankach? Bardzo Ci dziękujemy. Umawiając się z Martą na podcast, musiałyśmy pamiętać o tym, że termin jest rozwiązanie bliski, więc trzymamy kciuki za szczęśliwe dziękuję. rozwiązanie i żeby wszystko poszło dobrze. I z naszej strony bardzo dziękujemy za przekazanie tej całej wiedzy i podzielenie się tym, co masz tam. Ja również bardzo dziękuję. W I do zobaczenia. Mamy nadzieję, na że. Tak, właśnie. Obiecałyśmy. Obiecałeś. co? Wpadniemy. co w podcaście. Wpadniemy razem ze wszystkimi słuchaczami i oglądaczami, którzy zostali właśnie namówieni na um, praktykowanie jogi um, biegając, bo jest bardzo ważne. Tak. Dzięki. 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 Bieganie.pl